1 lipca Polska obejmie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Wigilia inauguracji polskiej prezydencji odbędzie się w Krasnogródzie, niedaleko Sejn. To wydarzenie tym bardziej wyjątkowe, zważywszy na fakt, iż przypada dokładnie w 100. rocznicę urodzin Czesława Miłosza. 30 czerwca właśnie w Krasnogródzie, w odrestaurowanym dworku należącym przed wojną do rodziny Miłoszów, prezydent Bronisław Komorowski otworzy Międzynarodowe Centrum Dialogu. Jest mi niezmiernie miło poinformować Państwa, że to w naszym województwie, gdzieś na Kresach, gdzieś na pograniczu tych kultur i narodów powstała i dobiegła końca piękna inwestycja realizowana przez Fundację Pogranicze. W momencie, kiedy ta inwestycja była realizowana, udało nam się zainteresować ministra spraw zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Rzeczpospolitej Polskiej, zainteresować tym projektem i zainteresować w takim sensie, że mogło to by być miejsce inauguracji polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Proszę Państwa, mówiąc już o inauguracji, mówimy w tym momencie o wigilii tej inauguracji, czyli o dniu 30 czerwca. Bardzo się cieszę, że właśnie tak, że właśnie z Podlasia, z naszego regionu idzie w Polskę i w Europę sygnał, że nie tylko mamy bogate tradycje dialogu w naszym regionie i historyczne i współczesne, ale że chcemy z tego uczynić kompetencję, nowoczesną kompetencję europejską, dialogu międzykulturowego, tego co Czesław Miłosz nazywał tkanką łączną. Czyli w świecie, który rozpada się coraz bardziej na osobne kultury, na osobne wyspy i coraz więcej ma problemów z życiem razem, z wspólnotą, z integracją, żeby ta komórka w Sejnach i w Krasnogródzie zajęła się właśnie tym rzemiosłem. W otwarciu Centrum Dialogu w Krasnogródzie oprócz prezydenta Komorowskiego, gospodarzy województwa, będą uczestniczyli m.in. ministrowie kultury Polski i Litwy, syn Czesława Miłosza Antony Miłosz, wybitni filozofowie, poeci, artyści. Czternastego czerwca w Warszawie odbyła się gala wręczenia wyróżnień Sportowa Gmina 2011 przyznawanych przez Polski Klub Infrastruktury Sportowej w ramach programu Budujemy Sportową Polskę. W naszym regionie wyróżnione zostały dwie gminy. Jedną z nich jest gmina Mielnik. Gmina Mielnik jest najmniejszą gminą w Polsce, która uzyskała ten tytuł, a konkurowała m.in. z Warszawą, Bydgoszczą czy Gdańskiem, więc tytanami. Nagroda została przyznana za dotychczasowy rozwój infrastruktury sportowej, ale też za plany na przyszłość i zabezpieczenie funduszy na te plany, ponieważ w gminie, która ma nieco ponad 2,5 tysiąca mieszkańców, zamierzamy wybudować basen, ścieżki rowerowe, są już dwie płyty trawiastych stadionów. Drużyna MKS Mielnik jest w czwartej lidze. Odbywają się zajęcia taekwondo, zajęcia z tańca i mnóstwo innych atrakcyjnych zajęć sportowych. Więc mam nadzieję, że ten tytuł będzie nam procentował i w przyszłym roku również się o niego wystaramy. Więcej niż planowaliśmy. Firmy funkcjonują na rynku, działają prężnie, rozwijają się. To, że są dzisiaj tutaj z nami, to że widać, tak, że działają, to jest już sukces i to pokazuje najlepiej, że projekt miał sens. Firmy, które powstały dzięki projektowi, są bardzo zróżnicowane. Świadczą usługi turystyczne, fotograficzne, rachunkowe, fryzjerskie, geodezyjne i wiele, wiele innych. Firma oferuje usługi logopedyczne i nie tylko logopedyczne, bo szeroko rozumianą terapię, szczególnie dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, czyli dzieci z wadą słuchu, z zaburzeniami emocjonalnymi, z upośledzeniem umysłowym, z afazją, autyzmem. Jest to terapia, tak jak mówię, nie tylko logopedyczna, ale szeroko pojęta terapia pedagogiczna, surdopedagogiczna. Założyłem regionalną pracownię artystyczną. Od roku prowadzę ją i jestem właśnie szczęśliwy, że mi się to udało. Bardzo chciałem. Kiedyś od dawna zajmowałem się działalnością artystyczną. Jakoś brakowało funduszy, brakowało wsparcia, a teraz dzięki fundacji udało mi się to zrealizować. Po pierwsze tak, jest to moja pasja, jest to moje marzenie i nareszcie robię to, co lubię. Przewidywałam gorszy start,
Na początku były trudności. Powiem szczerze, że nie przewidywałam, że będzie tak dobrze. Na dzień dzisiejszy prosperuję bardzo dobrze. W tej chwili prowadzę rekrutację. Będę zatrudniała 3 osoby, 2 fryzjerki i 1 kosmetyczkę. Także jak najbardziej polecam wszystkim ze skorzystania w ogóle z otwarcia salonu fryzjerskiego czy jakiejkolwiek działalności gospodarczej, bo naprawdę udaje się i naprawdę warto. Jeżeli ktoś chce pracować, ktoś chce spełniać swoje marzenia, wystarczy chcieć. Zarówno początkujący, jak i doświadczeni przedsiębiorcy w swoich codziennych zmaganiach nie pozostają sami. Wsparcie mogą uzyskać m.in. w Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego. To nie koniec wsparcia, które idzie, jest skierowane dla tych przedsiębiorców. Podlaska Fundacja ma w swojej ofercie bardzo szeroki wachlarz usług, począwszy od bardzo podstawowego doradztwa w zakresie informacji o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, poprzez na przykład pozyskiwanie klientów, poprzez transfer technologii, różnego rodzaju szkolenia. Mamy w swoich strukturach również regionalną instytucję finansującą, która zajmuje się dysponowaniem środków unijnych. Założenie własnej firmy wymaga odwagi, pracowitości i chęci do działania. Warto jednak zaryzykować, gdy stawką jest realizacja własnych marzeń.